Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Car Mechanic Simulator 2021. Witam was bardzo gorąco u warsztacie u pana Kazimierza, słuchajcie, z Polski, co się okazuje. Pan Kazimierz już jest z Polski, ale to już wiecie doskonale, ci, którzy oglądają tą serię od początku. A kto nie, to zachęcam was do cofnięcia się i obejrzenia serii od początku. Wiadomo, początki, jak to początki zawsze bywają trudne, ale jakoś tam pan Kazimierz sobie radzi, już nie wiem, które to nawet auto z kolei naprawia i jeszcze, słuchajcie, nie oddał auta, które by nie jeździło. O dziwo. Dobra, słuchajcie, weźmiemy się do roboty. W poprzednim odcinku, słuchajcie, no, trafił nam się na warsztat Pagani, ale też i, no, znaczy Pagani to jeszcze ten, ale to jest ten, w tym samym jakby okresie wzięliśmy dwa zlecenia, było to właśnie Pagani z małymi tam uszczerbkiem na zdrowiu, a teraz też, no i wtedy też wzięliśmy zlecenie fabularne na samochód, słuchajcie, przedstawiam wam Lipsan Starline z 1998 roku. No, także młodszy ode mnie, dużo młodszy ode mnie, ale kurwa, wygląda w gorszym chyba stanie niż ja, no mam nadzieję. Znaczy, no, czuję się trochę młodziej, słuchajcie, no chyba, że jak odnowimy to auto, troszeczkę będzie lepiej. Bo o co chodzi? Chodzi o to, że tak, tutaj słuchajcie, w układzie tutaj silnika i w układzie jezdnym, można by tak rzec, żeśmy zrobili już wszystko z tego zlecenia, sami zobaczcie. Tu jest wszystko już zrobione, proszę bardzo, czyściusieńko. I teraz trzeba wymienić tylko jakby wszystko to, co na zewnątrz, to co widać. Bebechami się zajęliśmy już wcześniej, w poprzednim odcinku, teraz zajmiemy się zewnętrzną częścią karoserii. No tutaj plus to, że trzeba wymienić olej, no to ja już go spuściłem, tylko trzeba teraz jeszcze wlać nowy. No i takie jakieś tam popierdółki typu dolania, wymiana płynu i dolania nowych. Dobra, to co, zajmijmy się może nawet tą karoserią w sumie teraz. Ale teraz tak, najgorsze jest to, że nie wiemy za bardzo, jak się za to wziąć, bo tak, no bo tutaj zobaczcie, jest dobrze, że wszystko alfabetycznie, to ja może zacznę od alfabetycznie. Po prostu po trzy elementy będę sobie zapamiętywał i wymieniał, tudzież dwa. Dobra, bagażnik i lewa szyba karoserii, no właśnie, teraz tak, tutaj tablet, karoseria, to jest ten samochód, a jeszcze fajnie, bo to teraz zauważyłem dopiero, zobaczcie, bo nie dość, że ten znaczek jest, czyli określa go chyba, że jako, bo nie jest, no właśnie, on nie jest alfabetycznie tu ułożone, zobaczcie, to są samochody z DLC. Niech te tu, o tutaj co DLC, no to DLC. Też chciałbym zobaczyć te takie, o zobaczcie, kurczę, ale fajne auto, uła. Właśnie, Cadillaki, nie Cadillaki, różnego typu, ale nam się tu, to jest chyba, taką Hondę, słuchajcie, miałem, to była Honda Civic, oczywiście to jest Katagiri Tamago miałem, taki samochód. O, no i Pagani mieliśmy. No, aż jeszcze Pagani Zonda jest. Kurde. No, ten samochód. Okej, okay, w przyspieszenie wszystko, tylko się faktycznie trzymał. On jakby napęd miał na tylne koła, tak się zachowywał. Tylko i wyłącznie. Strasznie go rzucało na boki. Dupa mnie wyprzedzała momentalnie. Oj, tu proszę państwa, zobaczcie. To są. To jest. O kurde, ale klasyk. Dobra, o kurde, tu jaka limuzyna. Nice. Dobra, spoko, fajnie. Fajnie jakby tak mieć już zakreślone, które auto już żeśmy naprawiali, nie? To też fajny taki byłby smaczek, który ten... Dobra, ale wybierzmy tutaj bagażnik przede wszystkim, tak? Bagażnik musimy kupić. Dobra, kup część, bagażnik. No właśnie, co tam było jeszcze? Bo tak się zagalopowałem. Bagażnik, lewa szyba karoserii, lewe drzwi przednie. Kurde, tam wszystko chyba było. Lewa szyba karoserii, ty to też.
Lewe drzwi przednie. Kurde, no ja chyba też. Tak. Lewe drzwi przednie. Lewe lusterko boczne. Lewe drzwi przednie. Lewe lusterko boczne. Dobra. No to takie właśnie, takie kurde, o, lewe tylne światło, lewy reflektor przedni. Lewe tylne światło, lewy reflektor przedni. Dobra, to może powymieniamy, albo jeszcze nie, no dalej idziemy. Co tam mamy? Przedni. Maska, prawa szyba. Maska. Prawa szyba. Cały samochód byśmy musieli. Dobra, ale to może powymieniamy już. Dobra, co my mamy? Bagażnik mamy, tak? Mamy bagażnik. Czekajcie. No właśnie. Bagażnik. Trzeba tu chyba zdjąć ten bagażnik. Nie, no to jest. Aha, dobra, to tak trzeba założyć. Dobra, bagażnik mamy tutaj. Bach! Kurde! Czy mamy lewe? Mamy. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Mamy i to. Tak jest. Mamy i lusterko. Mamy i szybkę. A nie, szybki jeszcze nie mamy. Przedni tu mamy, też nie. Co my tu jeszcze, co my kupiliśmy jeszcze? Mamy. Szyba. Maska. Można maskę założyć. No już ten samochód jakoś powoli wygląda, słuchajcie. Co tam mamy jeszcze? Szyba karoseli typu A. No to co to jest? To nie ta, to może prawa. Co by... Czekajcie. Nie, dobra, to niech sobie to będzie. To co my żeśmy kupili? Szyba karoseli prawa. What? Cośmy pokupowali. Dobra, reflektor jakiś tu jest. Ale nie mamy jeszcze ten. Przedni zderzak. Dobra, zobaczmy tutaj, bo kurde już się pogubiłem. Słuchajcie, lewa szyba karoseli typu A. U kurde, a my tu kupiliśmy. Prawą. Lewa szyba. Co to jest to? To może tu? Tak. To jest tu, dobra. Co my tu jeszcze mamy? Prawa szyba typu kategorii. To jest tutaj. Co tu jeszcze mamy? Reflektor przedni. No ale reflektor to dopiero jak będziemy mieli tutaj przedni zderzak. Dobra, co tu jeszcze mamy do wymiany? Dobra, teraz tak. Prawe przed, drzwi przednie. Prawe drzwi przednie. Prawe drzwi przednie to jest to. Prawe lusterko boczne to jest to. Co tu jeszcze? Prawe drzwi przednie, prawe lusterko boczne, prawe tylne światło. Prawe tylne światło, to też trzeba kurde mieć. Prawy reflektor też. Dobra. Co tam mamy jeszcze? Przedni lewy błotnik, przedni prawy. Czyli dwie strony, dobra. To przedni zderzak też na bank, czy szyby przednie, tutaj przedni zderzak jest, przednia lewa szyba, prawa, dobra, to też przednia, to też trzy szybki boczne, czyli tak, tą, znaczy, ale nam pieniędzy ubywa, tą. Tą. Co tam jeszcze było?
Tylna szyba i tylny zderzak. Kurde, cały samochód zrobił ten. Tylna szyba i tylny zderzak. Dobra. To co? Co tutaj możemy? Aha, dobra, to weźmiemy tak. Zajmiemy się przednim zderzakiem. O, teraz reflektor wstawimy. Dobra. Lusterko też mam do kitu. Dobra, przednią szybę też zdejmiemy. Tą też. Aha, to bo to te drzwi też trzeba byłoby chyba wymienić, tak. Właśnie. Czekajcie, ale jak mam? No właśnie, a tylko mamy z tej strony? Czekajcie, czekajcie, tutaj zderzak też z tyłu. Dobra, ten też reflektor był chyba. Jest. Co nam tu zostało jeszcze? Zostały nam szyba tylna. Dobra, szyba tylna też. To też dziwne, nie? Bo zobaczcie, tutaj też powinno się to mieć zdjąć. Czy zobaczcie, jak to wygląda? Masakrycznie. I jeszcze tutaj założymy szybę. Dobra, tu jest dobra. No teraz coś tam zaczyna wyglądać to samo, ten samochód. No nie w kolorze, ale takim jakim powinno być. Dobra, co tu jeszcze mamy? Prawe drzwi przednie. Dobra, no właśnie, prawe. Teraz ciekawe, a jak usunę to szyba też? Też się usuwa szyba. Właśnie, to też szyby trzeba zamontować. I na takiej zasadzie to działa. A, i lusterko też od razu się zdemontowało. Rozumiem. No dobra. To co, to by wyglądało na to... Przednia tablica rejestracyjna. Właśnie. Aha, to jeszcze przednią tablicę rejestracyjną zamówimy. To chyba w sklepie jakimś takim... Tablicy rejestracyjne, no właśnie. O, mam jakiś tam, nie wiem. Nie wiem skąd on jest, ten samochód. Jakąś taką białą tablicę. O, Poland. A to my co będziemy zaznaczać? A nie, chociaż nie, bo to tam. Dobra, zobaczę. O, taką tablicę, dobra. Jedną, kup. Ilość, suma. Zniżki, dobra, kup. No i dobra, nie wiemy jak to tam, na żółtych może papierach, nie wiem, powinno być. Tutaj nie mam, nie musi chyba to być. Chyba wszystko tutaj jest. Teraz trzeba olej jedynie, te rzeczy takie, dobra. Podnieś maskę. Czekajcie, no dobra. No co jest? Czekajcie, dobra. Chyba wszystko już z tych części, dobra. A, montaż wnętrza. No kurde. A, czy widzicie, siedzenia też by były? Nie wiem. Nie, dobra. Dobra, to byłoby tyle. Otwórz tę maskę. Trzeba by teraz podolewać oleju troszkę, nie? No właśnie. Tutaj dolejemy oleju.
Co tu jeszcze? Tutaj. Do tego byśmy musieli dolać olej zbiorem. Ojejku! Ej, ja nie chciałem odmontowywać. Dobra, no właśnie. Tutaj. Dobra, dolać. Dobra. Teraz tak. Tylko nie chcę. Nie, nie, bo to trzeba. To trzeba. Nowy wlać. Dobra. Co tu jeszcze jest płyn? Tu jest jeszcze do spryskiwaczy. Do spryskiwaczy to chyba tam się dolewa, tylko nie wymienia. No chyba, że to jest, wiadomo, jakiś tam zimowy, ale nie, no kto tam wymienią, nie? Dobra, co tu jeszcze kazało nam tu zrobić? Tutaj mamy to, inne zadanie, jeszcze wymień płyn hamulcowy. Hamulcowy to jest, ojej, czekajcie. To tam, tutaj jest jakiś, o, tutaj jest. A czekajcie, najpierw weźmiemy tak, to, tak, gut. Aha, zdemontować, czy kurek trzeba zdemontować. No i lejemy. 5000 tylko mamy pieniążków, mało. Dobra. No i słuchajcie, to by było chyba tyle. To by było wszystko już. Dobra, no to mamy już to. Mamy samochód. Wiecie co, weźmiemy na długo. No oczywiście co? Przejedziemy się nim, no bo jakby inaczej. Czekajcie, jak to tutaj... Przestaw samochód. Nie na parking, tylko tu. Zapalimy sobie, no. Ohohoho, pali! Jedziemy. Jedziemy, słuchajcie, na tor testowy. Damy. Tak samo przyspieszenie, nie? Tam powinniśmy też od jakby zera przyspieszać. No, ale tam, dobra, spoko. I tak wychodzą jakieś tam liczby. I tak tam. Zobaczmy w ogóle, no właśnie. O, tak, kurwa, na pograniczu. Na pograniczu jeszcze jest się spokojnie. No, przecież w Polsce to by czy jeszcze jeździłoby parę ładnych 10 lat. Albo 20. No i dobra. No i dobra. Spoko. Piękne, zrobione auto. Jedziemy kolejne, słuchajcie, zleconko. Zobaczymy, ile, kurczę, bo to nas najbardziej interesuje, ile pindzorów dostaniemy od pana. 22 tysiące?
Auto nie jest kompletne, brakuje tylu na tablicy rejestracyjnej. Ale przepraszam bardzo, ja nie muszę mieć, no tam nie pisało nic o tablicy, no ale dobra, bo to też dziwne. Elektronika, część do tablicy rejestracyjnej. Tam przecież nie było, żeby kupić, no, ale kupimy, dobra, już kupimy. Jakieś tańsze, najtańsze, jakieś kurde. Niekompletne, ale co mi niekompletne? On z tablicą, bez tablicy przyjechał. Kurde, dobra już. Nie będziemy tam. No. Na! Jest! Ło! 27 tysięcy! Skrzyneczka! Kurde! Kurde! Czekajcie! Pst. Gdzie tu jest? Drzwi. Skrzyneczkę mamy, a tutaj jest skrzynka z narzędziami. No właśnie, bo mamy punktów 5 aż. Możemy, słuchajcie, mieć to, możliwość naprawy części z grupy czwartej zwiększa możliwość natychmiastowej naprawy o 10%. To by się przydało, ale chciałbym na przykład to, do tego dojść. A my mamy 5 punktów, czyli to bym musiał wziąć i później to. 5% zniżki na zakupy by były. To byłoby spoko. To jest niepotrzebne moim zdaniem nam teraz, nie? Cena alei parkingowej zmniejszona o 50%. Po co? Może kurde, skraca czas na zbadanie części, to już byłoby dobre. Zwiększa szybkość montowania. Albo to, sobie weźmiemy 10%, to jest dużo. Zwiększa szybkość odkręcania. Tylko, aha, bo to są pewnie kół. Też spoko. Dobra, to wiecie co, zajmijmy się najpierw tym może w sumie. Chociaż, no to mnie bardzo ciekawi. Może szkoda tych punktów troszkę. Dobra, zróbmy sobie tak. Zróbmy sobie tak. Niech troszeczkę. Dobra, to zróbmy tak. To dajmy, odblokujmy. To odblokujmy, bo tu już będzie jakieś tam piąta. Dobra, i teraz tak. Odblokujmy to przede wszystkim, bo to jeszcze jeden punkt tam. No to tam o 10% szybciej będziemy. Szybkość montowania, nie? Części. Spoko. Co tutaj mamy? 27 tysięcy mamy, słuchajcie. O kurde, spawarka, a tam niepotrzebna. I teraz tak, ja bym na przykład, wiecie co, poczekał aż na zlecenie jakieś takie będzie, gdzie, no to o mnie kurczę ciekawi, a ile to kosztuje? 10 tysięcy, o kurde, rozbudowanie zaplecze twojego garażu pozwala na dalszy rozwój przestrzeni roboczej. Wiecie co, to zrobimy tak, że najpierw zobaczymy jak z tymi zleceniami będzie. Jak z tymi zleceniami będzie. Dobra, to przejdziemy do zlecenia. Co to? A słynny FMW Panther MK1 Performance. No, tu jest jakiś. Jaguar. O, też zleciało, poleciało. Jaguar! Kurde, takiego Jaguara to bym, słuchajcie, zrobił. Lista części. Coś puka pod maską. Pewnie ktoś tam zamieszkał i dlatego. Ale takiego Jaguara, kurczę, byśmy se wzięli. Nawet sprawdzili, jak to w ogóle wszystko wygląda. Nie? O kurde. Ciekawe, kiedy będzie ten normalnie. Dobra, w każdym razie to sobie przyjmiemy to zlecenie. Tu, o, jeszcze jakiś Nissan. O, Nissan. No. Kurde, 37. Tak, ja nie mam takich, kurde, żebym znowu nie... Bo ja po dupie dostanę. Ja bym chciał dużo pieniędzy, żebyśmy sobie coś pokupowali. Dobra, nie. To dobra. Poczekamy. Może w przyszłości będzie jakieś takie zlecenie. Chociaż kurde, no. Zwykłe. Dobra, bierzemy. Nie no, bierzemy. Bierzemy. To chciałbym się przyjrzeć, zobaczcie, co to za auto tak fajnie wygląda. O kurde, zobaczcie. Kolejne będzie zaliczone auto, które... No, które po prostu... Takie, no, inne, nie? Bo... Chyba te fabularne, to wiecie co, mi się wydaje, że te fabularne to już są po prostu te ustawione, że nie trafimy tego w fabularnym. Teraz na przykład jakbyśmy robili to, to jak przypuśćmy, jeżeli to będzie, byłoby zadanie nasze piąte fabularne, jakbyśmy zaczęli od początku grę i to byłoby piąte fabularne nasze zadanie, zlecenie, to na pewno nie było, tamten samochód ze zlecenia, konkretnie ten samochód, tak mi się wydaje. Może tym byśmy się jeszcze zajęli. Dawaj. No, mamy dwa takie. O kurde, ten to... No, to z drużyny A, słuchajcie. Słynny samochód z drużyny A do nas przyjechał.
rozwalili, to teraz przyjechał. Dobra, i mamy teraz to. A gdzie my możemy postawić swoje... czekajcie, nie to. Nie możemy... czekajcie, nie tutaj to. Dobra. Ciekawe, czy dałoby teraz to przyjąć. Przyjmij zlecenie. Gdzie ono by było? Tutaj stoi. Okej, okay, dobra. Spoko. No to kurde. No zobaczcie, mamy trzy auta. Mamy trzy auta. Ole, ma rury. Zobaczcie, dwie rury wydechowe. Kurde, to jakiś tuning tutaj. No to wiadomo. To jest drużyna A, no z drużyny A. Mamy trzy auta na placu. Spoko. Zajmijmy się, słuchajcie, na razie jakimś takim zleconkiem tutaj. Tym Jaguarem może nawet, nie? Na warsztat go damy. Coś tam puka, nie stuka. Kurde, a zapalimy go? Dawaj go. Ojejku! No nie idzie, nie idzie. A gdzie kierownica? Dobra, nie ma kierownicy. No dobra, no to co, badamy samochód. Zajmiemy się najpierw tym. Już tu widzę, że jakieś kurde rzeczy tutaj. Zawieszenia troszeczkę, posprawdzamy sobie. No, sporo tutaj rzeczy. Ale na pewno zajmiemy się tylko tym, czym, tym, co on tam zlecił na mnie. Fajnie, zobacz, jaki silnik. Kurde, no od Messerschmitta jakiegoś. O, zawieszenie sprawdźmy jeszcze sobie tutaj. Dobra, tutaj widzę jeszcze. Dobra, coś w silniku puka, stuka. Widzę, że tutaj, kurde, z przodu śmigła. Jakiś wałek, kurde. Wałki niezłe tu. O, widać, łożyska, obudowa filtra. Kurde, żebyśmy się czasami nie nacięli, nie? Będziemy to auto, kurde... Jednak będziemy takie brać zlecenia, bo to ciekawe, nie? Bo to tam fabularne, no, dużo nam pieniędzy da i expa. Ale też po prostu... Dowiemy się też coś o innych autach, nie? Też, no, no bo tak to takie nudne by to było pewnie troszkę dla was. W sumie dla mnie też by takie trochę... A tak to popatrzymy na inne auta w ogóle. Będę pójść do spryskiwaczy, też sobie zbadamy. Zawsze to X, pamiętajcie. Warto sobie tam brać. Nic w zasadzie nie kosztuje, tylko sobie postania, no i troszeczkę z posprawdzania, nie? A już mamy określone mniej więcej, co na czerwono, no to jest tak do wymiany. No i się okaże nagle, że po prostu zabraknie nam pieniędzy. Chyba to byłoby wszystko, się tak wydaje. Dobra, no pokaż to, jak to wygląda tutaj. O kurde, zobaczcie, jak fantastico! Co w tym samochodzie jest nie tak? Pan powie. To jest tak, słuchajcie, przede wszystkim Jaguar E-Type. To jeszcze pamiętany z Forcy. No ja to pamiętam, to bardzo nawet szybko, bardzo fajne, bardzo szybkie auto z Forza Horizon 4 i 5. No, fajnie się mi nim jeździło i nawet było to w moich jakby ulubionych autach, które dawało radę w swojej kategorii. Przypominam, swojej kategorii. Także no, fajne, fajne. To jest też, widzę, że z dodatku. 1931, no to już jest starszy ode mnie, starszy. Nawet dużo starsze troszkę, tak bym powiedział. Standardowa wersja, 374 tysiące, tylko przyjechane. Mały. Waga 1100. Fabryczne opony, felgi. Tutaj kolor jest fabryczny, taki aktualny zielony, ale chyba zielony to też był fabryczny chyba. No bo to taki nie odcień, chociaż nie, ten jest taki ciemniejszy. Ten to taki kuźwa trochę jasną zieleń wpada. Dobra, można znaleźć to umowisko, aukcja stodoła. No i tutaj jakieś tam mamy rzeczy. No tutaj dużo stracił, nie? Dużo stracił. Mocno. Tak, kurczę, kiedyś taki był, a teraz jest taki. Tak mi się wydaje, ta czerwona. Co on tutaj ten? Coś puka pod maską. No, gaźnik do wymiany. Takie rzeczy, tak? Dobra.
Wymień elementy rozrządu jeszcze. O kurde. No, miejmy nadzieję, że to... I słyszę hałas. Tłumik środkowy i jeszcze nie znaleziono części. Słyszę hałas podczas przyspieszania. Może coś tam zamieszkało, pan? No dobra. Dobra, jedziemy. No dawaj, panie, go na podnośnik. Sprawdzimy, słuchajcie. Sprawdzimy to autko. Uch, kurde, no tak. Dobrze, to tu się tak otwiera. Wiecie co, tam spuścił jeszcze olej. Olej to zawsze można spuścić. Ale jest pordzewiały, to jest wszystko tu jest. No tutaj widać jest ta rura wydechowa do wymiany. Coś tam. Tutaj, no, no, no zobaczymy. Dobra. Najgorsze jest właśnie przy tym, że on nie chce wszystkiego wymieniać, a po prostu, no... A wypadałoby, nie? No, no nie ma pieniędzy, chłop, no. Nie ma pieniędzy, chłop, i co zrobisz? Co zrobisz? Takie kurde tu, ojej, ale kurde. Takie niezaniedbane. Dobra. Wymienimy tutaj tak. Sporo tutaj będzie też do wymiany. Kurde, nawet wentylator trzeba było. Ja pierdziu. Dobra, zajmiemy się tym. Gaźnik. Pokrywa filtra powietrza. A, no tak, najpierw trzeba. A czemu? Filtra powietrza. Coś trzeba zdjąć, tylko nie wiem. Chyba to. Też nie. Nie no to. A, tu są jakieś zaczepki. Kurde, widzicie? Tutaj są. Ale. Bez sensu. Że to takie... Znaczy, no gdybym tego nie zauważył, to bym się jeszcze, kurde, jak mocno przyglądał. O, ten filtr to też, kurde, jest do wymiany, moim zdaniem. Zobaczcie, ile to 39. To też, kurde, ja bym to... Zobaczymy, czy to nie trafiliśmy w jakąś tą część. Czekajcie, bo to, no właśnie, to trzeba pokrywę. O kurde, a śrub, kurde. No wtedy to wszystko chodziło na śrubki, nie? Teraz to się klei elementy. A co, a w telefonie jak jest? Słuchajcie, telefony kleją, kurde. Kiedyś śrubeczkę każdy sobie bez jakichś przeszkód rozebrać. No teraz też w zasadzie, nie? Ale tam, kurde, z tymi klejami. Kiedyś była śrubeczka, pych, ciach, ciach i... Kurde, sporo tego będzie do wymiany. Zobaczymy, czy tam czasami się tutaj jakaś ten element... Nie znaleziono. To gdzieś będzie, kurczę, w tych... w układzie wydechowym. Czyli nie chcę nawet filtrów wymieniać, nic. Po prostu. Wszystko tak ma być, jak jest. A jakie... No, 37%. Czyli tylko to jest do wymiany. Pamiętajcie, że mamy skrzyneczkę do otwarcia. Nie, czyli to jest wszystko to. No to jest, jeszcze się trzyma kupy. Tylko to, gaźnik. 37%. Dobra. Dobra, to słuchajcie, no musimy zdjąć pokrywę tutaj, o kurde, czyli tą jeszcze przewody zapłonowe. Dobra. Chyba to odkręcanie to też nam się fajnie przyda, bo to też czas jakbyś skraca, nie? O kurde, naprawdę tych śrub tutaj, zobaczcie ile. Będziemy brać takie nietypowe auta, które już ten, na warsztat, takie dodatkowe, z tych dodatkowych zleceń. Nie? No właśnie, zobaczcie, tu są te objemki.
Tu mamy, ale to i tak nie zdejmiemy. Musimy tu jeszcze zdjąć. Kurczę. Ale będzie rąbania się tym przy tym samochodzie jednak. Dobra. Ale 39%, czyli spoko. Musimy to wszystko zdjąć. Kurde, sporo. Zobaczcie, tylko parę elementów. A normalnie... Pompa wody. A czekajcie, pompę wody. To trzeba schodnicy chyba spuścić wodę. Pamiętacie? Ojej, przepraszam. Dobra. I teraz. O. Dobra, pompa wody też do wymiany chyba będzie. Tak, a tu już jest zaznaczona, ok. Ok. Co ja chciałem? Tutaj jeszcze to. Zdejmiemy to wszystko i zobaczymy, no. Kurde, wszystko. To wszystko pozdejmowałem. Dobra. Jak się teraz dobrać do tego? To trzeba by to zdjąć. Kurde mać. Czekajcie, ale czemu to by trzeba było? O kurde. Dziesięć procent mamy szybszy demontaż, słuchajcie, śrub. Dobra. Odeszło. A kurde. To jeszcze faktycznie. Ale to faktycznie by trzeba było... No tak, bo nie zdejmiemy tego koła. O kurde. Zobaczcie. Im starsze auto, no zobaczcie, no niezawodne, tak? Niezawodne, bo co tam, tutaj dużo elektroniki nie ma jakiejś. Jakieś tam elementy takie, kurcze, no to tak jak w maluchach, nie? Że, ja, znaczy to, nie ujmując Jaguarowi, wiadomo, nie? Tylko, że no, tam nie trzeba do mechanika jechać z tym maluchem było. A, młotek, jakiś kurde ten i samemu można było naprawić. A tu? Słuchajcie, kurczę, co tu jeszcze? Aha, to wszystko pewnie. Czekajcie, jak to jest? O kurde, mi się wydaje, że to trzeba wszystko zdjąć. Dobra, to musimy to wszystko zdjąć. Dobra. Może to niepotrzebne było, ale... Dobra, teraz mamy tu, teraz to, co, no to wałek, ale czekajcie, no i żeby to zdjąć, no nie mogę, muszę to zdjąć, a to mogę, rozrząd nie mogę, no bo muszę to zdjąć, o kurde, to muszę jeszcze, czekajcie, no to muszę zdjąć, głowicę, co jest? Nie mówcie, że muszę to... Czekajcie, czekajcie, bo już zgłupiałem. Tutaj może... Czekajcie, nie, nie. To trzeba byłoby zdjąć. A nie mogę. Tutaj jest jakaś taka... Dobra. Czekajcie, 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 czekajcie to. Ale tak się nie dostanę? To się da zdjąć? Tak bez zdejmowania? Kurde, da się. Dobra, opas.
Też nie, bo dalej to. A jak ja to... Kurde, dziwne. Bo to jest jedno całe. O, rybka. A to nie mogę? Głowicę? Dlaczego? O kurde. Dobra, słuchajcie, to jest jeden cały korpus. To trzeba całe to zdjąć. Ja pierdzielę. Czekajcie, no bo teraz to, żeby zdjąć, ten wyjąć ten wałek. Ten wałek rozrządu. Ja muszę, słuchajcie, dostać się do tego. Do tego koła zębatego, żeby zdjąć to koło, to muszę ten łańcuch. A łańcucha nie zdejmę. Nie, zdjąłem. Dobrze. Musiałem źle kliknąć. Dobra, zdjąłem. Teraz zdjąłem. No, mamy. Bo już myślałem, że trzeba, kurde, będzie zdjąć cały ten... A, to też kopułkę. A, widzicie, też ma takie, kurde. Z jednej strony. Też jeszcze coś tu, jeszcze coś trzyma, tak? Czekajcie. Co tu jest takiego? Tu jeszcze jest, a kurde, klips. Teraz. O kurde, co to jest to? Ale coś, a wiecie co, a ja mam przecież, zaraz to sobie pozbadamy wszystko miernikami. To jest pompa ciśnienia paliwa, ale on, no właśnie, musi być, to nie. Co tutaj jeszcze ma? Miernik bieżnika. A, podamy sobie. To doświadczenie, nie? W każdym razie. I słuchajcie, będziemy kończyć niestety ten odcinek. Kurde, bo tak patrzę, już jest długi. No, słuchajcie, rozebraliśmy prawie pół silnika. No, nie jest łatwo, jednak myśleliśmy, że... Myślałem, że to będzie na krótką chwilę. U nas się działo to jaguarsko, ale nie. Także, no, jeśli chcecie dalej zobaczyć, co z tym autem się będzie działo, no to zachęcam, słuchajcie, zachęcam was do subskrybowania, lajkowania oczywiście kanału, no i oglądania dalszych przygód pana Kazimierza na warsztacie, na obczyźnie. Trzymajcie się gorąco. Cześć!